Marzena Sienkiewicz, witam Państwa. Jutro niestety załamanie pogody, która i tak nas w ciągu tych wolnych, dla niektórych dni, nie rozpieszcza. Ale nic dziwnego, skoro jutro nad Polską potężny front. Zaczyna się gdzieś tutaj, nad Skandynawią, zahaczy o nas i ciągnie się daleko, daleko, aż po Hiszpanię. I tutaj wszędzie pada. Dlatego i my już tej nocy deszczu nie unikniemy. A padać będzie właściwie wszędzie. Najmocniej na Śląsku, później nad Wielkopolską i nad ranem ta bardzo pochmurna i najbardziej deszczowa strefa dotrze nad Pomorze. Na Podkarpaciu tymczasem niewykluczone burze i tam o poranku mgły, ale ciepło, właśnie w Rzeszowie nawet 12 stopni, a najchłodniej na północy 7 i 6 stopni w okolicach Trójmiasta i Szczecina. I tutaj od rana dużo chmur i deszcz, który będzie padał przez cały dzień i to całkiem solidnie. Do tego zimno, 8-14 stopni, a silny wiatr jeszcze spotęguje uczucie chłodu. Na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Kujawach intensywny deszcz przed południem. Później też będzie padać, ale już coraz słabiej. I 10 stopni w Pile, a w Kaliszu nawet 17. Na Śląsku najmocniej będzie padać w nocy i przed południem. W ciągu dnia deszcz już coraz słabszy. I od 14 do 18 stopni. Warmia, Mazury i Podlasie, tu poranek jeszcze pogodny, ale już przed południem zacznie padać, a po południu miejscami będzie po prostu lało, zwłaszcza w czasie burz. Temperatura od 10 do 18 stopni. W centrum i we wschodniej Polsce też będzie padać, a po południu burze i to prawie wszędzie. Ale za to ciepło, najcieplej w Siedlcach 22 stopnie. I południowy wschód. Tutaj najpierw mgły, potem zacznie się przejaśniać, ale nie na długo, bo już około południa deszcz, który w drugiej części dnia może padać intensywnie i może zagrzmieć. I ciepło od 17 do 22 stopni. A we wtorek cały czas będzie padać, chociaż już słabiej i pokaże się więcej słońca. Za to chłodniej. 10, 13 i jeszcze 20 stopni w okolicach Rzeszowa. Ale w środę i tam niższa temperatura, około 15 stopni i w okolicach Warszawy, Krakowa i Rzeszowa będzie padać intensywnie. W pozostałej części kraju coraz więcej słońca. I czwartek. Znowu deszcz i to wszędzie i nie za ciepło. 10, 13, góra 15, 16 stopni. I teraz to już koniec tych nie najlepszych informacji o pogodzie. Do zobaczenia jutro.